Siemanko, witam cię na moim kolejnym przejeździe w grze Train Simulator Classic. Dzisiaj znajdujemy się na dworcu głównym w Lipsku. I naszym zadaniem jest poprowadzenie tego oto przepięknego składu Intercity, który jedzie do Berlina. Zanim jednak ruszymy, przygotujmy lokomotywę do jazdy. Dzisiaj siedzimy za sterami lokomotywy Baureihe 101. Zacznijmy ją pomału przygotowywać do jazdy. Kombinacją klawiszy Ctrl i Numpad Enter włączamy PZB. Zug beeinflussung. Do tego Ctrl i Numpad Plus włączamy LZB. Literką I włączamy podświetlenie instrumentów. Otwieramy literką T drzwi dla pasażerów i czekamy, aż wsiądą. Jeszcze sobie w międzyczasie AFB włączymy. AFB. Guten Abend und willkommen an Bord dieses Zuges mit der Nummer 2108, der nach Berlin Hauptbahnhof fährt. Er hält in Bitterfeld, Lutherstadt Wittenberg, Berlin-Suedkreuz und Berlin Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen allen eine angenehme Reise. Schließvorgang eingeleitet. To było bardzo szybkie podjęcie pasażerów. W zasadzie już możemy odjeżdżać. AFB, czyli nasz tempomat, już mam włączony. Ustawię go na 40 km na godzinę. Ponieważ z taką prędkością możemy wyjechać z dworca. Ustawmy jeszcze nastawnik kierunku jazdy do przodu. Türfreigabe. Störung. Störung. Türfreigabe, Störung, to oznacza, że ten przełącznik jest jeszcze odblokowany i nie możemy ruszyć. Teraz mamy przełącznik do blokowania drzwi praktycznie zamknięty i w tym momencie możemy ruszać w drogę. Opuszczamy nasz dworzec główny w Lipsku. Naszym celem dzisiaj jest dworzec główny w Berlinie i właśnie zaczynamy naszą jazdę. Semafor świeci się na zielono, u góry cyfra 4 oznacza, że mogę wyjechać z dworca z prędkością 40 km na godzinę. Szybciej i tak nie możemy wyjechać, ponieważ 70 i 85 mruga na przemian, co oznacza, że znajdujemy się w restrykcyjnym monitoringu PZB i możemy jechać maksymalnie 45 km na godzinę. Więcej wagonów czeka do podpięcia pod pociągi Intercity. My naszą maksymalną liczbę osiągnęliśmy. Dłuższy skład nie może być ze względu na to, że nie będziemy się mieścić w peronach. Tutaj również czwórka u góry, 40, zielone światło, wyjazd. Maksymalna prędkość 40 km na godzinę. Jesteśmy w tym momencie ustawiani na główną linię w kierunku Berlina. Dlatego tutaj też nam szybciej nie wolno jechać. Od tego miejsca wolno nam jechać 100 km na godzinę. Był znak, trójkątny znak,
szpicem skierowany do góry, na nim cyfra 10. Możemy jechać stówą. Ale tutaj uwaga! Tarcza ostrzegawcza mruga na zielono. Pod spodem cyfra 9 oznacza to, że od następnego semafora mogę jechać 90 km na godzinę. Czyli do stówy się nie rozpędzimy, ja sobie ustawię tempomat na 90, żebyśmy mogli zgodnie z przepisami przejechać koło następnego semafora, żebyśmy po prostu tej prędkości nie przekroczyli. Dzisiaj mam dość specjalny odcinek ze względu na dwie rzeczy. Jedną chciałem pokazać Wam koniecznie całą linię między Lipskiem a Berlinem, a drugą zmieniłem troszeczkę ustawienia graficzne, a mianowicie RW Enhancer 2, to jest ten specjalny program, którego używam do poprawienia grafiki w tej grze, udostępnił nowe renderowanie grafiki, a mianowicie, nie wiem czy to dobrze powiem, jest to renderowanie grafiki metodą Vulkan. Jak widzicie, obraz jest płynniejszy, nie ma tych głupich przecinek i właśnie zobaczymy, czy na całej drodze się taka sytuacja graficzna utrzyma, jak mamy w tym momencie. Tak krótko pokażę, ja mam w tym momencie około 60 klatek na sekundę, pomimo to, że ta linia kolejowa jest dość bardzo detalicznie zrobiona. Jak znamy z Train Simulatora, zawsze w okolicach dworca lagowało grafiką, były spadki FPS-ów do 20, do 10 FPS-ów i zawsze to dokuczało. Po prawej stronie mała bocznica towarowa, która prowadzi do budynku targów w Lipsku. Jest to bardzo duży budynek, w którym odbywają się różne najróżniejsze targi. O, wystawy samochodów, targi różnych produktów żywnościowych, tekstylie. No, wszystko. Sztyrung, czemu? Sztyrung oznacza usterkę albo awarię, ale nie widzę, żeby coś się tutaj pozmieniało. Przyciemnijmy jeszcze tylko wyświetlacze na widok, to jest w zasadzie ten dark mode, który znamy ze stron internetowych. Mi się on osobiście bardziej podoba, ponieważ nie oślepia tak w oczy. Jedziemy pod wpływem LZB. LZB, czyli liniowe sterowanie pociągiem. Za około 2000 metrów będę mógł jechać 200 km na godzinę. My możemy już jechać w zasadzie 160. Się troszeczkę zagadałem i nie zauważyłem, że możemy już 160 jechać. Ustawmy prędkościomierz. Tempomat ustawmy na maksa do przodu. Dzięki temu LZB będzie mogło nas prowadzić z maksymalną dozwoloną prędkością. Jedziemy dzisiaj 101, co oznacza, że możemy jechać maksymalnie z prędkością 200 km na godzinę. Ta lokomotywa jest dopuszczona do prędkości 220, ale tutaj właśnie na tym odcinku mamy maksymalną prędkość 200 km na godzinę. Dzisiaj może być troszeczkę głośniej niż zwykle. Ta lokomotywa ma to do siebie, że ona przy wysokich prędkościach bardzo głośna jest. Ma
Mam nadzieję, że to nie będzie Wam aż tak mocno przeszkadzać. My w tym momencie możemy jechać 200 na godzinę. 9900 metrów, czyli ta lokomotywa widzi do przodu na odległość 10 km. Ustawmy przepustnicę na maksa. I w tym momencie pociąg rozpędzi się do 200 km na godzinę. Nasz pierwszy przystanek jest w Bitterfeld za 21 km. Bardzo mnie ciekawi, jak to będzie wyglądać, te nowe renderowanie grafiki na takich moich prywatnych przejazdach, ono się dość dobrze spisywało. Zobaczymy, czy się również dobrze będzie spisywać przy wysokich prędkościach i przy nagrywaniu. W komentarzach możecie mi powiedzieć, czy zauważyliście jakąś różnicę, czy nie zauważyliście różnicy. Jak dla mnie nie ma tych takich drastycznych spadków FPS-ów. Czasami zdarzają się przycięcia, ale te przycięcia to są spowodowane tym, że po prostu grafika, po prostu mapa musi się władować do pamięci i niestety to zawsze powoduje spadki FPS-ów. Mamy zapowiedź linii bez prądu, bezprądówka, tak to nazwę. Wyłączyłem bezpiecznik główny, tutaj się wyświetliło, że nie ma bezpiecznika głównego. Spadek napięcia, nie mamy już napięcia w sieci, musimy tutaj się siłą pędu przetransportować. Napięcie wróciło, od tego miejsca możemy włączyć wyłącznik szybki, wyłącznik główny. Muszę przepustnicę ustawić na zero, dodać moc i lokomotywa sobie dalej będzie jechać. Za około 3000 metrów mamy ograniczenie do 160. Ale nie będę w to ingerował, ponieważ jedziemy pod wpływem liniowego sterowania pociągiem. Pociąg sam sobie dobiera prędkość. O, właśnie zaświeciła się literka G, co oznacza GFA, i od tego momentu pociąg zacznie sobie sam hamować. Jak już widzicie, moc sobie już zdjął na zero. Jak ta czerwona strzałka zacznie opadać, to w tym momencie zacznie również nasz pociąg hamować. Widzicie? Mamy hamowanie hamulcem dynamicznym i nasza prędkość spada proporcjonalnie do dopuszczanej maksymalnej prędkości. To jest właśnie fajne w prowadzeniu pociągów pod wpływem liniowego sterowania pociągiem. LZB, z niemieckiego Linien Zug Beeinflussung. W Niemczech mamy dwa takie systemy zabezpieczające. Jest PZB, czyli Punkt Zug Beeinflussung, jest Linien Zug Beeinflussung. IC1 nas minęła. O czym można poznać, że to była ICE1? Otóż w środku był wagon z restauracją, tak zwana Port Restaurant, i ICE1 nie ma silników trakcyjnych rozłożonych po całej długości pociągu, tylko ma z przodu i z tyłu lokomotywę, która daje całą moc i rozpędza cały skład. Tutaj po prawej stronie mamy zakłady, które się specjalizują w naprawach lokomotyw. Trochę taboru tutaj stoi, różny, najróżniejszy tabor. Są i Vectrony, Eurodual stoi, Class 66. I przy okazji możemy podziwiać naszą czerwoną strzałę, którą dzisiaj jedziemy.
Jest to wyjątkowa 101 ze względu na to, że to jest niestandardowa lokomotywa. Jest to lokomotywa z serii Proline, czyli lokomotywa, że tak powiem, na maksa wypasiona, jeżeli chodzi tutaj o obsługę wszystkich pulpitów, wszystkich przełączników. Jest to bardziej taka profesjonalna lokomotywa, która jest przeznaczona dla takich troszeczkę bardziej doświadczonych graczy. I właśnie taką lokomotywą mamy zaszczyt dzisiaj przejechać z Lipska do Berlina. Już jechaliśmy 101, wtedy jechaliśmy właśnie tą standardową 101, która jest do tej gry zazwyczaj dodawana, ale dzisiaj postanowiłem, że wsiądziemy do tej profesjonalnej 101. Mogę tą lokomotywę porównać z lokomotywą 101 z Train Sim World 2. Ona jest mniej więcej w obsłudze na tym samym poziomie. Mamy tutaj różnego rodzaju głosowe befehle, chciałem powiedzieć, już z niemieckiego, takie głosowe powiadomienia. Mamy tutaj rozkład jazdy, mamy tutaj wykaz silników trakcyjnych, chyba nie, jednak nie, ale za to mamy tutaj pobór energii, jak widzicie 346, 347 kWh już zużyliśmy, 11 kWh udało nam się oddać do linii trakcyjnej. Tutaj jest wyłącznik szybki, pantograf, guziki do obsługi PZB potwierdzenie, PZB zwolnienie, BFL 40, czyli rozkaz 40, jak chcemy minąć semafor, który jest na stój. Wentylacja silników trakcyjnych, ten guzik nie jest aktywny. Moment, zobaczę, jak daleko mamy, jeszcze 3 km. Poczekajcie chwilkę, dojadę do stacji, podejmiemy pasażerów i będę Wam dalej opowiadał. Zacznę już hamować, bo z 200 na godzinę jednak potrzebujemy dość długiej drogi hamowania, a nie chcemy hamować tak, żeby pasażerów nie zrzucić z foteli. Pełne hamowanie w tej lokomotywie to jest naprawdę hamowanie. Dzisiaj jedzie z nami dyżur na pociągu Helga, znamy ją już z kilku innych przejazdów. Będzie nam dzisiaj towarzyszyć, będzie nam zapowiadać, jaka następna stacja jest. Bardzo lubię jeździć z tymi zapowiedziami. Chociaż zastanawiałem się, czy tych zapowiedzi nie spróbować jakoś po polsku ustawić, no ale znowu język polski w niemieckich pociągach na niemieckich liniach kolejowych to też tak nie bardzo pasuje. Jak dla mnie. Nasza pierwsza stacja, na której się musimy zatrzymać, Bitterfeld. Tutaj mamy nasze pierwsze podjęcie pasażerów, którzy chcą z nami się przejechać do Berlina. Dojedziemy do końca peronu, żeby się całym składem zmieścić w peronie. Türfreigabe jest to zapowiedź, że możemy odblokować drzwi. Tak też zrobimy, literką T otwieramy i odblokowujemy
drzwi dla pasażerów. Zobaczmy, co tu stoi. Mamy tutaj Baura J442, znaną jako Homik. A tu z tyłu stoi sobie nasza polska jednostka EU-46, nasz polski Vectron, który ciągnie za sobą skład drewna. No, na pewno w naszym kraju się przyda. A, konduktora słyszeliśmy, drzwi się zamykają. Ta literka T musi przestać mrugać, blokujemy drzwi, żebyśmy my również mogli ruszyć. Luzujemy hamulec. Dodajemy moc. Patrzymy na semafor. Semafor mówi nam zielone mrugające światło. Uwaga, zmiana prędkości. Pod spodem wyświetlona 16, czyli możemy jechać 160 na godzinę. Literka W oznacza kierunek ułożenia torowiska. W jest pierwszą literą kolejnego węzła kolejowego, stacji, na której się węzeł kolejowy znajduje. Tutaj to chyba Wittenberg będzie. Ale nie jestem pewien. Dobra, poczekamy, aż będziemy mieć około 50 km na godzinę i wtedy będziemy mogli zadać przepustnicą maksymalną moc na silniki trakcyjne, żebyśmy mogli się po prostu do tych 160 rozpędzić. Dobra, 50 mamy, dodajemy moc i ciśniemy do przodu. Jeżeli bym na samym początku dodał maksymalnej mocy, istniałoby ryzyko poślizgu kół, a tego byśmy na pewno nie chcieli, ponieważ nie chcemy zużywać niepotrzebnie koła oraz tory. Zastanawiam się w tym momencie, czy w prawdziwej 101 też jest tak głośno w środku podczas szybkiej jazdy, czy to jednak jest troszeczkę bardziej wyciszone. Chętnie bym się dowiedział. Ale podejrzewam, że przy prędkości 200 km na godzinę to każdy pociąg jest głośny. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Lutherstadt, Wittenberg. O, mówiłem, na Wittenberg była literka ustawiona. Za 33,5 km. No to kawałeczek mamy, ale z prędkością 200 km na godzinę na pewno przejedziemy ten kawałek dość szybko. Trwa, zanim się lokomotywa na maksa rozpędzi. Ona ma wprawdzie dozwolone 220, 200 możemy jechać tutaj na tej trasie, ale jednak do tak mocnej, do tak wysokiej prędkości potrzeba bardzo dużo mocy, potrzeba bardzo dużo energii, co oczywiście na koniec tutaj będziemy widzieć. W tym momencie przejechaliśmy około 40 km od Lipska, już zużyliśmy 530 kWh. Także rachunek za prąd będzie na pewno wysoki. No, po prawej stronie stoi sobie pociąg towarowy. Został na pewno ściągnięty, żebyśmy my mogli sobie bez problemu przejechać. Podpięty był spalinowy traks. Też ciekawe, też bardzo fajna jednostka. To jest właśnie to, co najbardziej lubię w pociągach Intercity albo Intercity Express. Przy
wszystkie inne pociągi, które są priorytetem niżej niż nasze, wszystkie inne pociągi są ściągane na bok, my mamy wolną drogę i możemy się naprawdę wyszaleć maksymalną prędkością, jaka jest dla naszego pociągu dozwolona. O, będzie nam dzisiaj piękna pełnia księżyca towarzyszyć. Ogólnie ta linia kolejowa jest naprawdę świetnie zrobiona, jest naprawdę bardzo detalicznie zrobiona i pogoda jest tutaj inna niż na pozostałych liniach kolejowych i oświetlenie. Jak widać, nasz pociąg jedzie dzisiaj późnym popołudniem, to może nie, to już bardziej wieczór jest, 8:30. Mamy taki letni, ciepły wieczór, który z dzisiejszych czasów znamy. Mamy praktycznie codziennie ciepły letni wieczór. Nie wiem jak u was, ale u mnie deszcz już chyba ze 2 tygodnie w ogóle nie padał, jak nie lepiej. Ale nie o tym jest nasz odcinek. Nasz odcinek jest o 101, która sobie 200 km na godzinę pędzi w stronę Berlina. Zobaczmy jeszcze co tu jest. Radio to już znamy. Tutaj jest wykaz napięcia, ile amperów w tym momencie zużywamy, ile zużywamy energii elektrycznej. Patrzcie ile jak te kilowatogodziny szybko się zmieniają. Te guziki tutaj myślałem, że są aktywne, ale jednak nie. Tutaj mamy włączanie, wyłączanie AMP, nasz telefon kontaktowy, żebyśmy mogli się skontaktować z dyżurnym ruchu. Te przełączniki są tutaj nieaktywne, ale nie muszą być. No i mamy wycieraczki, mamy tutaj przyciemnienie światła na biurku. Tutaj mamy rozkład jazdy, o którym wam też troszeczkę opowiem podczas dalszej podróży. Także ta lokomotywa jest naprawdę świetnie wyposażona. Można powiedzieć, że jadąc tą lokomotywą naprawdę odczuwa się to uczucie takiej prawdziwej lokomotywy. Jednego czego tutaj nie ma, to normalnie w Trail Sim World 2 tutaj jeszcze się wkłada klucz i odblokowuje hamulce. To tutaj niestety nie ma, nie jest wbudowane, no ale nie można mieć wszystkiego. Trail Simulator Classic jest ogólnie starą grą, która i tak już jest nieźle zrobiona, i tak już jest nieźle poprawiona. Ale jednak nie wymagajmy od gry, która tam już kilka lat ma, żeby po prostu miała wszystko tak zrobione, jak jest naprawdę w prawdziwych lokomotywach. Jeszcze 17 km. Dla nas żaden problem. Przyznam, że jak dotąd grafika dobrze się spisuje. Przy prędkości 200 km na godzinę mam w tym momencie około, 70 klatek na sekundę. Czyli to renderowanie metodą Vulkan jest praktycznie rozwiązaniem problemu spadku FPS-ów w tej grze. Nie pamiętam jaki był poprzednio, OpenGL chyba, albo coś takiego, coś w każdym bądź razie bardzo starego i bardzo przestarzałego. I muszę przyznać, że tym nowym renderowaniem grafiki naprawdę jakość tej gry jeszcze bardziej się poprawiła niż była do tej pory. I ja też nie gram na minimalnych ustawieniach,
Ja mam tutaj ustawione w tym momencie przedostatnie, maksymalne ustawienie graficzne, ponieważ między przedostatnim a ostatnim maksymalnym ustawieniem nie odczuwam żadnej różnicy, dlatego mam przedostatnie, żeby tą grafikę jednak troszeczkę odciążyć. I muszę przyznać, że to bardzo fajnie wygląda. Nie tylko w środkowej kamerze, ale również na zewnątrz pociągu. Wszystko płynnie pracuje, wszystko płynnie chodzi. I nasz dzisiejszy zachód słońca. A my mamy dyżur w 101. Coś fajnego, coś pięknego. Bardzo lubię tą lokomotywę. Nie tylko tutaj, ale również w Train Sim World 2. Chociaż tam w Train Sim World 2, no to tą lokomotywą się nie najeździ człowiek, ponieważ te linie kolejowe są dość krótkie. I takim pociągiem Intercity, no to jednak jedzie się dość szybko i dlatego ten czas przejazdu jest około, nie wiem, 30, maksymalnie 40 minut. Ale jakby nie patrzeć, mamy lokomotywę na tym samym poziomie trudności, Train Simulatorze Classic. I uwierzcie mi, dzisiaj na pewno będziemy jechać dłużej niż godzinę. Tu się chyba nawet okna otwierają? Nie, okna nie. Zobaczymy tutaj. Te przełączniki też nie są aktywne. Tutaj są też nieaktywne. No właśnie, kolejna 101 z pociągiem Intercity do Lipska minęła nas. Czyli praktycznie ten sam pociąg, co my jedziemy, tyle tylko, że w innym kierunku. Literka G oznacza automatyczne hamowanie. Od tego momentu, jeżeli my nie będziemy hamować, zacznie hamować lokomotywa. Możecie tutaj znowu zobaczyć, ta czerwona strzałka, jak zacznie opadać, zacznie również opadać nasza maksymalna prędkość lokomotywy. W tym momencie wystartowała ta strzałka. Jest to tak zwana krzywa hamowania. Po niemiecku brzmi dość tak dziwnie na polski język. Jest to tak zwana bremskurve. Żeby nie było, że przeklinam na moim kanale. Nie, tak to się nazywa. I właśnie tą krzywą hamowania, ta krzywa hamowania wyznacza maksymalną prędkość naszego pociągu. Czyżbyśmy, już się zbliżamy do naszego kolejnego przystanku, Lutherstadt, Wittenberg. Semafor mrugał na zielono, pod spodem była wyświetlona cyfra 8, czyli od następnego semafora, tam była tarcza ostrzegawcza. Od następnego semafora wolno nam jechać 80 na godzinę. Ale potwierdzać nie musieliśmy ze względu na to, że jedziemy podczas liniowego sterowania pociągiem i dlatego ograniczeń prędkości nie musimy potwierdzać. Praktycznie robi to automatycznie lokomotywa. Od tego miejsca wolno nam jechać 80 km na godzinę. Semafor wjazdowy na stację. My się tutaj zatrzymujemy, aby podjąć kolejnych pasażerów, aby podjąć kolejnych podróżnych, którzy zabiorą się razem z nami na dworzec główny do Berlina. No, pociąg IC2. Też już jechaliśmy tą jednostką, też bardzo fajnie nam się jechało.
jechaliśmy chyba z Mainz do Köln. W każdym bądź razie jechaliśmy na linii kolejowej Köln-Koblenz. Tutaj muszę przyznać, że jest odczuwalny lekki spadek FPS-ów. Ale jeszcze nie jest katastrofalnie, jak było poprzednio. Odciągniemy trochę pod semafor. Tu się będziemy mogli zatrzymać. Dobra, literką T otwieramy drzwi. Pasażerowie mogą sobie wsiąść. Tutaj stoi gromada omików, które czekają na zatrudnienie. Wszystko wygaszone, wszystko odstawione. Stąd startują te pociągi właśnie na naszą linię kolejową. Bardzo ładny widok. Przyznam, że bardzo podoba mi się to oświetlenie tego zachodzącego słońca. Słyszeliśmy konduktora. Jeszcze raz, drzwi się w tym momencie zaczęły zamykać. Zablokujmy drzwi, bo nie ruszymy. Wyluzujmy hamulec i możemy pomału ruszać w dalszą drogę. Następny przystanek Berlin Südkreuz za 82 km. No, to już jest kawałek. Ale damy również radę i ten kawałek przejechać bez najmniejszych problemów. U góry 8, wyjazd podany z prędkością 80 km na godzinę. A już się grafika troszeczkę uspokoiła. To 60 km na godzinę jest praktycznie już od tego miejsca. Musimy tylko wyjechać z rozjazdu całym składem. My tutaj patrzymy, co mówią nam semafory, ale w zasadzie to, co nam pokazuje LZB, ma wyższy priorytet niż światło na semaforach, niż znaki stojące na poboczu, czyli praktycznie my patrzymy do przodu, czy aby na pewno wszystko przebiega zgodnie z planem, żeby nie było za niebezpiecznie, ale główną koncentrację mamy tutaj na wyświetlaczu BZB, który rangą, że tak powiem, jest o wiele wyżej niż sygnały stojące na ziemi. Tutaj mam teraz okazję troszeczkę wam opowiedzieć o rozkładzie jazdy, jaki się wyświetla na tych bocznych wyświetlaczach. Rzucę okiem tylko do przodu. Jak widzicie, jest kilka rubryk tutaj. Pierwsza rubryka to jest maksymalna dozwolona prędkość. Druga rubryka jest tablice hektometryczne, czyli od którego miejsca wolno nam jechać. Tablice hektometryczne to są te tablice, które są ustawione co 200 metrów. Tutaj mamy akurat kilometr 91 i 200 metrów. Jeżeli to byłby rozkład jazdy, do tej linii kolejowej moglibyśmy odczytać, co od tego miejsca obowiązuje. To jest niestety rozkład jazdy na linię kolejową Köln-Koblenz, dlatego tutaj jest Köln, dworzec główny. Jeżeli byśmy tu poprzełączali, byłyby tutaj takie wszystkie te stacje, które na tamtej linii się znajdują. My tutaj niestety na tą linię kolejową, przynajmniej ja nie mam
składu jazdy. Podejrzewam, że jest na pewno gdzieś do ściągnięcia do tej lokomotywy, ale szczerze mówiąc nie zajmowałem się tym aż tak mocno. Tutaj E-Signal, czyli Einfahrtsignal Köln Hauptbahnhof, znajduje się na kilometrze 0,5. Potem jest Köln Bahnhof. Te dwa sygnały tutaj to są te sygnały do manewrowania. Tutaj jest Ausfahrtsignal. Ta literka Y, Y, takie Yen, ten znaczek, on mówi nam, że od kilometra 1,1 wyjechaliśmy z rozjazdów na tej linii kolejowej. Tutaj jest rozkład jazdy, że Köln Hauptbahnhof bylibyśmy o godzinie 8.15, o 8.18 byśmy mieli odjazd. Tutaj jeszcze taka ciekawa informacja, ten zygzak tutaj, ta linia taka zygzakowa, ona oznacza, że w tym miejscu, czyli od kilometra 0,4 do kilometra 0,7 mamy spadek, mamy zgórki i tutaj maszynista, widząc ten zygzak, musi wiedzieć, musi uważać na swoją maksymalną prędkość. W pociągach osobowych nie jest to tak mocno odczuwalne, ale jeżeli mamy jakiś towarowy skład, który jest bardzo ciężki, no to wtedy maszynista musi naprawdę uważać, żeby waga tego składu nie spychała z góry. I tutaj od odcinka 00 mamy 90 km na godzinę. Jeżeli tutaj jeszcze sobie przeskaczymy na inne strony, od kilometra 2,8, 2,9 jest 80, od kilometra 3,9 jest 140 i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie to, czego tutaj nam w tym symulatorze najczęściej brakuje. My ten cały rozkład jazdy mamy w zasadzie tutaj w tym okienku, ale to okienko też nie odzwierciedla tego, co jest tutaj napisane, dlatego to by mi się bardziej podobało, gdyby było wprowadzone do symulatorów kolejowych, niż takie uprostszone okienko, jak jest tutaj na dole. Nie we wszystkich lokomotywach można to ustawić. Właśnie w lokomotywach Pro Line, czyli te profesjonalne lokomotywy dla zaawansowanych graczy, one mają właśnie te wyświetlacze tutaj aktywne i na nich można właśnie odczytać, w którym miejscu się znajdujemy i od którego miejsca co obowiązuje, czy to jest semafor wjazdowy, semafor wyjazdowy, maksymalna dozwolona prędkość i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Tak jeżdżą maszyniści w Niemczech. Każdy maszynista, każdy skład, każdy numer pociągu ma swój rozkład jazdy. Ten rozkład jazdy jest ściągany do pamięci tego komputera i właśnie można tutaj przełączać na daną stronę, na którym właśnie odcinku się znajdujemy. Takie rozkłady jazdy kiedyś były jeszcze w wersji książkowej. O, Vectron. Vectron ze składem towarowym. Czerwony Vectron Deutsche Bahn ze składem towarowym, który kieruje się w stronę Lipska. Te rozkłady jazdy były kiedyś w wersji książkowej, którą się kładło tutaj z przodu na pulpicie i praktycznie odczytując z tej książki kilometraż, jaki tutaj mamy na tablicach hektometrycznych, przekładało się strona po stronie i tak też się kiedyś jeździło. Potem prowadzili właśnie rozkład jazdy, on się nazywa Ebula Barplan, rozkład jazdy Ebula. Ebula jest skrótem od bardzo wielu wyrazów, ale nie pytajcie mnie od jakich. Nie jestem w stanie tych wyrazów zapamiętać. Bardzo skomplikowane wyrazy. Elektronische Buch. Elektronische Buch i coś tam dalej to było. Kilka bardzo takich skomplikowanych wyrazów.
ile mamy jeszcze? 65 km. Zużyliśmy 1070 kWh jadąc właśnie z taką prędkością non-stop. Potem dziwicie się, dlaczego bilety na pociągi Intercity są takie drogie. No, cena zużytego prądu na pewno jest wliczona w cenę biletów. I praktycznie im szybciej jedziemy, tym droższe są bilety. To jest logiczna sprawa, jakby nie patrzeć. W pociągach Intercity Express są te bilety jeszcze droższe. Ale właśnie mówiąc o pociągach Intercity Express, jaka jest różnica pomiędzy pociągiem Intercity Express a Intercity? Otóż raz, cena biletów. W Intercity są te bilety ciut tańsze, bo w Intercity Express jeszcze jest tak zwany ICE Zuschlag, czyli dodatek za to, że jedziemy pociągiem Intercity Express. Komfort. W pociągach Intercity Express masz na pewno większy komfort. Nie jest tak głośno i są o wiele bardziej wygodniejsze siedzenia. Najczęściej jest jeszcze w dzisiejszych czasach dodany darmowy internet, żeby się nam podczas jazdy nie nudziło. Mamy dodany darmowy internet w lokomotywach, nie w lokomotywach, w całym pociągu. Oba pociągi mogą jechać 200 km na godzinę, chociaż w dzisiejszych czasach to musiałbym się dowiedzieć, ponieważ 101 jest już pomału wycofywana z ruchu. Te nowe lokomotywy mogą praktycznie jeździć z maksymalną prędkością 160 km na godzinę. Także musiałbym się dowiedzieć, czy dzisiejsze pociągi Intercity mogą właśnie jechać z prędkością 200. Ale właśnie to, że ta lokomotywa tak szybko może jechać, jest do dzisiaj niezastąpiona. Jest to stara lokomotywa, ponieważ 101 była budowana w latach 95-99. Ponad 20 lat ma ta lokomotywa na karku. Wyprodukowano jej około 145 sztuk. Ale niestety, jak już wspomniałem, od roku 2021, przepraszam, zaczęto te lokomotywy pomału wycofywać z ruchu, bynajmniej te najstarsze i te najbardziej zepsute. One do dzisiaj jeszcze jeżdżą po niemieckich torach, one są niezastąpione za swoją prędkość i są niesamowite lokomotywy. Jest to lokomotywa pasażerska, która siłę pociągową może osiągnąć nawet 300 kN. 300 kN jest naprawdę bardzo dużo. Są to standardowe parametry lokomotywy praktycznie towarowej. Ta lokomotywa w sumie mogłaby ciągnąć składy towarowe, ale tego się w dzisiejszych czasach nie stosuje. Jak to mówią, może, ale nie musi. Dlatego ona znalazła swoje miejsce w przejazdach pasażerskich, w bardzo szybkich przejazdach pociągami Intercity. Stał sobie Taurus 182 ze składem węglarek. Właśnie specjalnie przełączyłem na zewnętrzną kamerę, aby zobaczyć, co tam jest właśnie do tego składu węglarek odpięte z przodu. Sterowanie w tej lokomotywie jest bardzo podobne do sterowania w lokomotywie ICE-1 i ICE-2. Te wszystkie lokomotywy, właśnie Intercity, Express, jedynki, dwójki i właśnie Baureihe 101, one były w tym samym czasie produkowane na tych samych podzespołach z tą samą technologią. Może dlatego i 101 dzięki tej technologii jest tak szybka i nie ma najmniejszego problemu, żeby ciągnąć składy pasażerskie właśnie z taką prędkością. One były wszystkie te lokomotywy w jednych czasach. W tym samym czasie produkowane. Ta lokomotywa jest jedna z taką bardziej
z bardziej unowocześnionych lokomotyw, jeżeli chodzi o lokomotywy produkowane w latach 90. Ona ma budowane sterowanie komputerowe, ona jest sterowana elektronicznie, ona uważa na wszystko, na maksymalny pobór mocy z przewodów trakcyjnych, ona uważa na poślizg kół, ona automatycznie włącza piasecznicę. No, jak na lata 90. pamiętacie kiedyś, jakie mocne były komputery, nie? No to jak na lata 90. to ta lokomotywa jest naprawdę niesamowicie nowocześnie zbudowana. I to ona jest tak nowocześnie zbudowana, że praktycznie do dzisiejszych czasów nie ma sobie równego następcy. Ta lokomotywa była tak dobra, że postanowiono ją podpinać do tak zwanych pociągów luksusowych Intercity o nazwie Metropolitan. Były to pociągi Intercity, które jeździły między głównymi dużymi miastami, ale tam już było naprawdę niesamowicie luksusowo. Siedzenia obite skórą, ściany obite drewnem, wagon restauracyjny, gdzie można było się szampana napić i bardzo, bardzo drogich trunków. Także ta lokomotywa nawet była w stanie przebić się tak wysoko, żeby ciągnęła takie drogie składy pasażerskie. Tutaj czasami widzicie, jak ta lokomotywa się buja na strony, w zakrętach szczególnie. Cały czas mi się wydaje, że ta lokomotywa przy tej prędkości jest w stanie wyskoczyć z zakrętów, wyskoczyć z torowiska. Ona walczy z tą swoją prędkością, ona walczy z tą całą mocą, jaką musi przełożyć na torowisko i dlatego ona też tak pływa na boki, że tak powiem. I dlatego też ona się tak tutaj czasami buja. Ale ja nie mam nic przeciwko. Bardzo fajnie, że to jest w tak starą grę wbudowane. To też dodaje takiego posmaku realności, ponieważ lokomotywa jadąca po torowiskach, ona nigdy nie jedzie tak spokojnie, jak to na niektórych symulatorach jest, tylko lokomotywy naprawdę bujają się na strony, one naprawdę pochylają się. Pracują po prostu na torowisku. Widzę, że linia jest bardzo fajnie ułożona. Mamy cały czas zielone światło. Nie mamy nic czerwonego. Dyżurni ruchu naprawdę się postarali, żebyśmy przejechali bez żadnych problemów. Ale nic jeszcze nie mówię. Jak dotąd było dobrze. Mamy jeszcze przed sobą kawałeczek, około 41 km do następnego postoju. Także jeszcze kawałek mamy. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Co do tej lokomotywy, do tego modelu trójwymiarowego, jakim właśnie jedziemy, muszę przyznać, że on niby jest przeznaczony dla tych graczy, którzy już się troszeczkę znają na prowadzeniu lokomotywy, ale przyznam, że ona jest dość łatwa w prowadzeniu. Jeżeli wie się, który guzik do czego służy, jak lokomotywę przygotować do jazdy, to muszę przyznać, że praktycznie ta lokomotywa jest dość łatwa w prowadzeniu. Szczególnie że tą lokomotywą najczęściej sterujemy naszym AFB, czyli naszym tempomatem. Dzięki temu właśnie, że ona ma wbudowane LZB, można sterować tempomatem lokomotywę praktycznie automatycznie, tak jak nam to mówią ograniczenia.
Jaka jest różnica między NZB a PZB? Na pewno się też już zastanawialiście. PZB, jak nazwa wskazuje, punktowe sterowanie pociągiem, LZB liniowe sterowanie pociągiem. Liniowe sterowanie pociągiem, ponieważ między torami, jak widzicie, leci taka mocna czarna kreska. Jest to kabel, w którym są przekazywane informacje do lokomotywy, praktycznie do anteny odbiorczej, która jest zamontowana pod lokomotywą. Tym kablem są właśnie przekazywane informacje, które się tutaj wyświetlają, czyli następne ograniczenie prędkości 200 km na godzinę, za 10 km to się tutaj w tym miejscu nie zmniejsza ze względu na to, że to 200 km na godzinę jest o wiele dalej niż 10 km. Tak daleko nasza lokomotywa jest w stanie do przodu widzieć. Są lokomotywy, które widzą bliżej, są lokomotywy, które widzą dalej. Na przykład Intercity Express Trójka Velaro D widzi na odległość 13 km, a starsze lokomotywy, taka jak Bauraje, na przykład 111, widzi około 7 km do przodu. Właśnie te informacje są przekazywane kablem, linią, dlatego też liniowe sterowanie pociągiem. O wielką mowa, właśnie nas Intercity Trójka Velaro D minął, no na pewno swój bieg kończy w Lipsku. Punktowe sterowanie pociągiem, czyli PZB, jest to sterowanie w pewnych punktach, które są rozłożone magnesy. Mamy magnesy 1000 Hz, 500 Hz, 2000 Hz. 1000 Hz są to magnesy, które są rozłożone na ograniczeniach prędkości oraz przy tarczach ostrzegawczych, które ograniczenie prędkości zapowiadają. Wtedy jest ten magnes 1000 Hz aktywny. Aktywny magnes 1000 Hz należy zawsze potwierdzić tym guzikiem. Z trzech guzików obsługujących PZB, tym prawym. Magnes 500 Hz jest to magnes, który leży przed czerwonym, który jest aktywny przed czerwonym semaforem. On leży w odległości około 200 metrów albo 250. Musiałbym się dokładniej dowiedzieć, ale około 250 metrów przed czerwonym semaforem. On jest zawsze aktywny, jeżeli semafor jest na stój. Oraz magnes 2000 Hz. Magnes 2000 Hz leży zawsze przy semaforach i przy trapezowych tarczach. Magnes 2000 Hz jest zawsze aktywny przy semaforze, który się świeci na czerwono, oraz przy tarczy trapezowej, która również mówi, że mamy się zatrzymać. Magnes 2000 Hz po minięciu go zawsze wyzwala nagłe hamowanie. Nie ma co potwierdzać. Jedyne co możemy, jeżeli chcemy przejechać albo trapezową tarczę, albo czerwony semafor, wciskamy rozkaz 40, to jest ten guzik tutaj, to jest lewy guzik z tych trzech sterujących. Trzymając ten guzik, praktycznie deaktywujemy magnes 2000 Hz i trzymając ten guzik możemy minąć semafor, który się świeci na czerwono. To takie kilka podstawowych informacji. Jaka jest różnica? Punktowe sterowanie jest w pewnych punktach, w tych punktach, gdzie leżą magnesy. Liniowe sterowanie pociągiem jest dzięki linii, która przekazuje wszelakiego rodzaju informacje o zmianie prędkości, o zmianie semaforów do lokomotywy.
O, tu też stoi pociąg Intercity 2, też podejmuje swoich pasażerów. Na szczęście my nie musimy się tutaj zatrzymywać, my możemy jechać dalej. Nasz pociąg zaczął sam hamować. Ograniczenie prędkości do 160 km za 100 metrów. Jednak zdecydowało się LZB inaczej. W tym momencie prędkość wzrosła do 200 na godzinę. Ale nic nie szkodzi. Nasz pociąg, przepustnica jest ustawiona na maksa. Zaraz się do tej maksymalnej prędkości rozpędzimy. Pojawiło się kolejne ograniczenie prędkości do 160 za 9 km. To będzie teraz tak odliczane w dół. Wraz z tym, jak jedziemy, 160 na godzinę, zobaczymy, jak to będzie. Ja już tutaj rejony rozpoznaję, zbliżamy się do dworca w mieście o nazwie Großbären. Już tutaj te rejony bardziej znam ze względu na to, że dworca towarowego w Sedinie bardzo często jeździliśmy pociągami towarowymi, które właśnie tutaj w tych okolicach jeździły. Tutaj mamy również po prawej stronie dworzec kontenerowy, w którym są przygotowywane kontenery do załadunku albo rozładunku i które to właśnie są potem albo dostarczane ciężarówkami do swoich odbiorców, albo po prostu ciężarówkami są przewożone tutaj do tego portu i tym wielkim dźwigiem, który nawet nie, widzę, że nawet można go obsłużyć, tym wielkim dźwigiem można załadować albo rozładować kontener z wagonu. Stacja Großbären właśnie się tym charakteryzuje, że ma dworzec kontenerowy nieopodal. Ale to również mówi nam, że niedługo dojedziemy do Berlina. 11 km mamy jeszcze do pokonania. Dalej jedziemy 200 na godzinę. Ja tutaj obserwuję, kiedy nasza zaświeciła się kontrolka ND, to oznacza, że musimy się uwolnić z liniowego sterowania pociągiem środkowym guzikiem. Jeżeli zacznie nam kontrolka ND mrugać, zawsze musimy się od LZB uwolnić i tym uwalnianiem mamy właśnie środkowym guzikiem właśnie z tych trzech do usługi PZB, LZB. Zacznijmy hamować, ponieważ to jest koniec linii LZB, dlatego jest ograniczenie do 160. Przez chwilę mieliśmy takie, to nie było nagłe hamowanie, które znamy, że pociąg nam hamuje do zera. To było takie ostrzegawcze hamowanie nagłe. Po prostu nam lokomotywa mówiła, że jedziemy pod wpływem PZB, ale jedziemy szybciej niż 160 km na godzinę. Jeżeli jedziemy szybciej niż 160 km na godzinę, mamy właśnie takie nagłe hamowanie, takie ostrzegawcze nagłe hamowanie. Ponieważ pod wpływem jazdy punktowego sterowania pociągiem, czyli PZB, możemy jechać maksymalnie 160 na godzinę. Jeżeli jedziemy szybciej, wtedy się robią problemy. Widzę, że moje AFB się tutaj popsuło. Musimy oba
na 0 ustawić i teraz sobie ustawimy na 160 na maksymalną dozwoloną prędkość. Zadamy moc i w tym momencie wszystko jest tak, jak być powinno. Jest to normalna procedura, jeżeli wyjeżdżamy z LZB, to tempomat zawsze jest nieaktywny, trzeba go wyzerować i aktywować z powrotem, żebyśmy mogli dalej z niego korzystać. Zapowiedź ograniczenia prędkości do 140. Ja już ustawię sobie tempomat na 140. Tego miejsca wolno nam jechać 140, tutaj jest kwadratowy znak 14 w środku, tutaj jest semafor, który mruga na zielono, powtarzamy go, bo jest 80 pod spodem, zaczynamy hamować, mamy przed sobą ograniczenie do 80 km/h i tego się musimy trzymać. Widząc przed sobą zielone mrugające światło i pod spodem wyświetloną cyfrę mniejszą niż 100, musimy potwierdzić PZB, bo inaczej dostaniemy nagłe hamowanie. PZB potwierdzamy, mówimy lokomotywie, ok, zauważyłem, że tutaj jest ograniczenie prędkości, jest wszystko pod kontrolą, potwierdzamy i jedziemy dalej. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, to lokomotywa mówi nie potwierdziłeś, czyli nie widziałeś ograniczenia prędkości i walimy po hamulcach. Berlin Südkreuz. Nasza stacja, na której się mamy zatrzymać. Pila koncentracji wypatruje w dalszym ciągu ograniczeń prędkości, za które już w tym momencie my jesteśmy odpowiedzialni. No, Helga. Berlin-Südkreuz. Wyhamujemy do 60, żebyśmy za szybko w perony nie wjeżdżali. Tutaj mruga tarcza ostrzegawcza na zielono, pod spodem jest 60. Potwierdzamy, żeby nie było. Znaczy się, że wyjazd ze stacji jest dozwolony z maksymalną prędkością 60 km/h. Nie? Gdzie? Jaka usterka? A, może był brak zasięgu od radia, bo wtedy też się Sztyrung pojawia. Wjeżdżając w perony, pomału zaczynamy hamować, ale dociągnijmy do końca peronu, dociągnijmy do semafora. Wtedy będziemy w 100% pewni, że całym składem zmieściliśmy się w peronie i że pasażerowie będą mogli normalnie wysiąść, a nie gdzieś na trawnik wyskakiwać z wagonu. Blokada drzwi już została zwolniona. Już w tym momencie mogę otworzyć drzwi. Otwieramy literką T. O. I patrzymy, aż pasażerowie wysiądą. Naprawdę świetnie wygląda ta lokomotywa. Uwielbiam tą lokomotywą jeździć. Tak samo tutaj w Train Simulatorze Classic, tak samo w Train Simul 2. Jest to jedna z fajniejszych lokomotyw. Polecam każdemu,
I obiecuję wam, że jeżeli się chociaż raz przejedziecie tą lokomotywą, naprawdę ją polubicie. Kierownik pociągu zagwizdał. Możemy jechać dalej. Zwalniamy hamulec, blokujemy drzwi, żeby nikt drzwi nie otworzył. Ustawiam tempomat na 60. Dodajemy moc i ruszamy. Ale uwaga, jest tutaj w tym miejscu mała pułapka wbudowana. Mruga 70 i 85 na zmianę, co oznacza restrykcyjny monitoring. Wolno nam jechać maksymalnie 45 na godzinę, ale tu w tym miejscu jest dozwolone 60. To oznacza, że z tego monitoringu możemy się zwolnić, możemy się uwolnić środkowym guzikiem. I zamiast 40 km na godzinę, w tym momencie możemy jechać 60. To jest tylko i wyłącznie możliwe, jeżeli magnes 1000 Hz nie jest aktywny, jeżeli kontrolka magnesów 1000 Hz nie świeci się, możemy się zwolnić z restrykcyjnego monitoringu. I możemy to tylko i wyłącznie zrobić, jeżeli przed nami jest ograniczenie prędkości większe niż 45 na godzinę. Jeżeli by tutaj był podany wyjazd 40, nie wolno byłoby nam się z tego monitoringu uwolnić. Musielibyśmy jechać tak, jak lokomotywa nam to mówi. Dobra, wyjechaliśmy z rozjazdu. Tutaj jest 120 dozwolone. Tak się też rozpędzimy. Następna stacja Berlin Hauptbahnhof, czyli Berlin Dworzec Główny. Od tej strony będziemy wjeżdżać do podziemi. Dworzec w Berlinie jest dwupiętrowy. W podziemiach są obsługiwane praktycznie linie północ-południe, a u góry wschód-zachód. Bardzo ładnie zrobiony dworzec, bardzo ciekawie zrobiony. My wjeżdżamy do katakomb właśnie pod dworcem głównym. Tutaj w tym miejscu wjeżdżamy w perony dworca głównego. To w perony może nie, bo tutaj jeszcze mamy małą stację, ale mijając tą stację będziemy mogli się niedługo w Berlinie zatrzymać. A ja mam tu 125 ustawione na tempomacie, co to? Troszeczkę się zagapiłem i tutaj źle ustawiłem prędkość w tempomacie, dlatego cały czas jechałem szybciej niż powinienem. Na tej stacji się nie zatrzymujemy, zatrzymujemy się na następnej. Już zacznę pomału hamować. Ja tutaj pomału zaczynam hamować i niestety muszę stwierdzić, że nasza dzisiejsza podróż dobiega końca. Mam nadzieję, że mieliście tyle samo frajdy z przejazdu, co i ja. Tutaj świeci się semafor wjazdowy na pomarańczowo. Potwierdzamy ze względu na to, że mamy podany wjazd, jest podany bez wyjazdu. Ja się z wami pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony dzień. Jeżeli wam się przejazd tak samo podobał jak mi, zachęcam do zalajkowania filmu i do zasubskrybowania mojego kanału, abyście nie przegapili innych przejazdów, które będziemy w przyszłości nagrywać. My się tutaj pomału zatrzymujemy. Po prawej stronie stoi Intercity 1, który czeka na wyjazd. Piękny, duży, podziemny peron dworca głównego w Berlinie. My dociągniemy do końca. I przede wszystkim napiszcie mi w komentarzach, czy zauważyliście płynność grafiki, czy po prostu
tak jak było, też było ok. Bardzo by mnie to interesowało. Türfreigabe. Blokada jest już udostępniona. Możemy odblokować drzwi. Wciskamy literkę T. Wypuszczamy pasażerów. Ja się z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Widzimy się na następnym przejeździe. Do zobaczenia. Cześć. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nichts im Zug.